Witam wszystkich widzów w Making Offie piosenki Namy u Władka na Melinie. Tak, na początek to jest właśnie moja tapeta na komputerze. I tutaj mam taki folder. Zwie się ją on obrabianie. I tutaj mam do obrobienia. I wszystkie normalnie filmy w ostatnim czasie przesłane. Nie gromadzę ich na dłużej, później je usuwam. I gdzieś tutaj jest u Władka na Melinie. Obecnie jest tutaj tylko jeden plik, ale ich będzie znacznie więcej. Tu jest tekst, ja już go mam włączony tutaj na dole. Jak widać generalnie, jak ja piszę tekst, to się nie przejmuję wcale żadną kolejnością. Po prostu jak mnie coś znajdzie, to wtedy piszę to w miejscu i tak sobie to rozdzielam, żeby było mniej więcej wiadomo, w jakim to jest miejscu. Na przykład to jest pierwsza zwrotka. Nie jest jeszcze cała gotowa, ale generalnie już tutaj mam pewien tekst, który jest pomiędzy. Który właśnie normalnie ma być w jakimś miejscu pierwszej zwrotki, ale nie zaraz po tym, ani nie zaraz po tym. Przed tym właściwie. Aczkolwiek generalnie teraz tutaj wymyśliłem pewną część. Trudno się pisze jedną ręką. Jednak myślę, że będzie tak lepiej to brzmiało. I tak właśnie powstaje sobie tekst. Jest trochę modyfikowany, tak dalej. Może się jeszcze trochę różnić, aczkolwiek no nie wiem tego, bo jeszcze tak naprawdę tego nie nagrałem. Może się ono trochę różnić od wersji ostatecznej, ale w tym momencie jest właśnie taki. Zwykle powstaje od refrenu, a potem idą zwrotki. Ale jeszcze generalnie warto wspomnieć o tym, czego niestety tutaj nie mogę puścić ze względu na prawa autorskie. Generalnie ja tutaj często słucham sobie piosenki oryginalnej bardzo dużo razy i podczas słuchania właśnie wymyślam ten tekst. To nie jest tak, że właśnie go wymyślam tak na sucho, właściwie nawet tutaj musiałem spauzować nagrywanie i sobie trochę odsłuchać, żeby wiedzieć normalnie, co tam miałem właśnie wpisać. Więc właśnie generalnie tak to wygląda. I tak sobie tekst powstaje. Tak ostatecznie wygląda sobie tekst. Jeszcze przewinę może do góry. O. I tak to wszystko wygląda. I teraz... No i teraz, normalnie bym ściągnął wersję karaoke na komputer i zacząłbym ją przerabiać w programie. Jednakże niestety nie mam normalnie tego, nie mam normalnie wersji na YouTube dostępnej. Dlatego też muszę ją przegrać w sposób taki inny, bardziej tradycyjny. Tu mam głośniki, telefonem nagrywam, ale zaraz będę nagrywał właśnie te dźwięki, które ten, czyli właśnie normalnie to. I teraz włączam program do obróbki muzyki, Audacity się nazywa. Wrzucam tutaj piosenkę. Tutaj jest jeszcze włączony poprzedni folder, jaki był używany. Nie, to też nie to. Jest, jest, jest. Nie ma źle, bo jest. Z pewnością znacie to też z rzutów ekranu. I tutaj wszelakie efekty. Na pewno będzie zmiana prędkości. No, można dość mocno modyfikować, ponieważ jak widać mogę zmienić prędkość na 25 sekund. A mogę zmienić prędkość na aż 7 minut z 2 minut. Nie, na 3 godziny z 2 minut.
Ale generalnie mi zależy na tym, żeby sobie dodać tak z 5-7 sekund. Obecnie jest 2,6. Dobra, więc 6 sekund to... O, idealnie. Okej. I zmieniło mi to, już jest nowa długość. 2,12. Także wprowadzam inne efekty i generalnie tak to wygląda. I tak już wygląda gotowa ścieżka. Troszeczkę jest też szumu w tym. I ten sposób przerobioną rzecz. Plik. Eksportuj dźwięk. To jest oczywiście jeszcze to w tym poprzednim folderu. Tutaj się mnie pytają o nazwisko artysty i tak dalej, no ale w tym przypadku to nie jest potrzebne. I to zapiszę jako... Trudno się pisze normalnie jedną ręką. Oto moje studio. Nie jest zbyt imponujące, bo to zwykły strych. Ale generalnie mam tu spokój i ciszę, więc mogę sobie tutaj nagrać właśnie piosenkę. Tutaj mam na laptopie włączoną melodię dla mojej piosenki, podkład muzyczny. A pod melodią jest tekst. Generalnie niektórzy mogą myśleć, że śpiewam z pamięci, ale tak naprawdę nie, no. Generalnie musiałbym bardzo, bardzo długo się uczyć tego tekstu, żeby go dobrze zapamiętać i tak dalej. Dlatego po prostu śpiewam z tekstem, żeby było to szybciej, normalnie mogło być stworzone, zrobione. No jak już wspomniałem w jakimś tam komentarzu, generalnie ja nie muszę się uczyć tego na pamięć, no bo jestem YouTuberem. A w tym momencie to jest taka bardziej reżyserka. Czyli innymi słowy, jak coś normalnie wyjdzie, to jeszcze jedno ujęcie robię, no i wtedy już wyjdzie, no i dobra. A propos, bo tutaj może jeszcze niektórzy już zobaczyli, że jest tu kabel, to oczywiście jest od słuchawek kabel, bo żeby normalnie nie było słychać melodii właśnie w piosence, potem nakładam te dwie ścieżki, melodię, którą mam w komputerze i piosenkę w programie, wtedy żeby nie było słychać właśnie melodii także na piosence, nakładam sobie po prostu słuchawki na uszy i tylko słyszę ją ja na tych słuchawkach. Na tym tego nie widać. Pewnie to za chwilę, jak zacznę nagrywać, ponieważ moim mikrofonem jest telefon, dlatego też nie jestem w stanie nagrać telefonu, że nim nagrywam melodię, ale generalnie sobie go zawsze trzymam jak mikrofon, no i po prostu śpiewam do niego. I generalnie być może opublikuję kilka scen, w których generalnie, znaczy się kilka urywków, w których generalnie właśnie się coś mylę i dlatego muszę zaczynać od początku. Ale liczę na to, że oczywiście za pierwszym razem to zrobię. No zobaczymy. Wieczornych mi nie trzeba wspomnień i dawnych flaszek nie chcę też. Nie potrzebuję zbyt wiele. Na mandat nie dam też. Dziś nie jest cześć, bo dziś w niepamięć rzucam dawny kac. Po co wieczornych mi nie trzeba wspomnień i dawnych flaszek nie chcę też. Nie potrzeb...
Po przeniesieniu wszystkich nagranych plików z telefonu do komputera włączam program. A nie, bo tu ikariam jeszcze. Audacity. To będzie w formie nowego projektu. Importuj dźwięk. Melodia. I teraz jeszcze raz importuj dźwięk. I to jest to drugie. Wystarczy zobaczyć. Jak na moje pierwsze oko idzie chyba równo, ale... Wieczornych dni nie trzeba wspomnieć. Ale niestety jednak nie. Niestety jednak równo nie idzie. Więc normalnie no... Jest problem. Teraz już piosenka pasuje do muzyki w tle. No początkowo nie pasowała, bo nie zgrałem niestety momentu włączenia nagrywania i momentu włączenia odtwarzania na komputerze. Niestety jednak jak się tak tego nie zgra, to trzeba normalnie z powrotem zrzucić normalnie dźwięk do telefonu. Dźwięk w sensie, który ja śpiewam. W wersji filmu, bo ja wszystko zrzucam z telefonu na komputer. I w wersji filmu go edytować, dodając tam jakieś na przykład zdjęcie na początku, które wydłuża film, na przykład początek o pół sekundy, zanim zacznę śpiewać. A potem wtórnie generalnie przerobić to na MP3. I w tym momencie ja to wydłużyłem o 0,7 sekundy i pasuje już teraz jak ulał. Chwileczkę. Idealnie pasuje. Jak się rozpoczyna melodia, tak się rozpoczyna ten i dalej też tak jest. Tutaj widać, że w tym przypadku akurat troszeczkę trwa dłużej normalnie dźwięk, jeżeli trwa ten, jeżeli trwa... Dźwięk mój mówiony trwa dłużej niż melodia. Zwykle tak nie jest, ale generalnie to jest wyjątek od reguły. Tutaj są pozdrowienia dla widzów i dla świata, bo cały świat zobaczy i cały świat normalnie się dowie. I teraz nim zapiszę to, to tutaj naciskam na taki klawisz na klawiaturze. To jest klawisz od zrzutu ekranu, screena tak zwanego. Tutaj już mam włączony Paint. W Paincie daję na wklej. I mam zrzut ekranu dla widzów. Teraz generalnie go trochę edytuję. Bo po pierwsze normalnie zmniejszam to tutaj. O. Po drugie zmieniam tutaj, żeby nie było widać nazw dla ścieżek i tak dalej. Żeby nikt się nie domyślił przed czasem normalnie, co wymyśliłem ciekawego znowu. I generalnie poza tym właściwie to nie wprowadzam za bardzo żadnych zmian. I to idzie do zapowiedzi na Facebooka. I tak przygotowane zdjęcie zapisuję sobie w... Tutaj je zapiszę pod tytułem na Facebooka. I zachodzimy z powrotem do oryginalnego zdjęcia, nie screena. I teraz eksportuj dźwięk. Nazwiemy go oczywiście normalnie oryginalnie. Nie, tam normalnie już jakoś nieoryginalnie. Masz tak. Robić shift, a normalnie sobie wcisłą kreskę. I tutaj wyskakuje taki panel. Żeby normalnie ten, żeby normalnie wpisać nazwisko artysty, tytuł utworu, numer, tytuł albumu, numer ścieżki, rok, gatunek, komentarze i tak dalej. I generalnie, czasami to uzupełniam, czasami nie, ale to nie jest i tak istotne, ponieważ generalnie później to po pierwsze wkładam do filmu, a zanim to włożę, to muszę wrzucić to jakby normalnie takiego online programu, który przerabia normalnie
ścieżkę rozszerzenia VAR na rozszerzenie MP3, ponieważ telefon no, mogłby mieć problem z przeczytaniem właśnie takiego tej ścieżki VAR. Dlatego właśnie przerabiam to wcześniej na MP3. I teraz już jest to zapisane, ale jeszcze zapiszę sobie to jako projekt, ażeby móc to ewentualnie zmodyfikować. Zawsze sobie dopisuję przy takich projektach po prostu projekt i Stachu łopatka na melinie. Niestety muszę wykorzystać drugą rękę. Skoczyło Ikariam, bo miałem to w zmniejszeniu. O, jest normalnie to co trzeba. No jak widać się plików trochę namnożyło. Z jednego pliku, który był podstawą jakby do wszystkiego, czyli innymi słowy z pliku TXT tekst, powstało mnóstwo plików normalnie filmowych, w których generalnie śpiewam, w których nagrywam normalnie te ścieżki w tle, czyli melodie, w których ją przerabiam, w których generalnie ten, no wszystko praktycznie tutaj jest. Cała gama, wszystko co jest, co było w tym filmie normalnie wykorzystywane, albo przynajmniej zostało stworzone w ramach tworzenia tego filmu, właśnie się znajduje tutaj. No i teraz właściwie pozostaje mi włączyć Paint'a. A po co? No chyba każdy wie, jak wyglądają moje normalnie filmiki z tym muzyczką. Tam nie ma teledysku. Tutaj jest normalnie teleobrazek z Paint Shopa. I generalnie właśnie teraz będę tworzył w Paint Shopie obrazek do tej piosenki. Zaraz normalnie powrócę. I tak wygląda zdjęcie w Paint Shopie zrobione po tym, jak normalnie zostało zrobione, w tym przynajmniej wypadku. Już pewnie je znacie, bo kilka dni wcześniej była premiera piosenki samej w sobie. Teraz je zapisuję. Też tutaj w tym folderze. Pod tytułem do filmu. I teraz wciepię zdjęcie, piosenkę, którą mi się udało... Znaczy się nie... No, aha, właśnie. Najpierw muszę przecież piosenkę zrobić tak, żeby normalnie się nadawała. Wchodzę na tak zwany clip converter, daję na wrzuć film i wybieram film sobie z wiadomo skąd. Albo jeszcze nie znalazłem. Ona przecież to jest na YouTube folder, a nie do obrobienia. O, jest uwadka na melinie. I wskakuje, niech skakuje, niech skakuje. To. Mamy tutaj w Stachu uwadka na melinie VAR. Tutaj naklikam i daję na opcję MP3. Daję na start. On tutaj to chwilę teraz będzie mielił. Teraz się stanie magia kina i dla was normalnie się stanie to bardzo szybko, bo już za tym jak to powiem generalnie się zrobi. Już prawie jest. I teraz już będzie szybko. I można pobrać plik w formacie MP3. Jak widać się pobiera, MP3 już jest, to już nie jest normalnie wcześniejszy format. Teraz tylko to przeniosę do folderu właśnie obrabianie i przeniosę także kopię tego oraz kopię naszego zdjęcia, które pokazywałem z Paint Shopa. Przeniosę to na komórkę, wrzucę to do takiej aplikacji dość prostej, w której generalnie zdjęcie wydłużę do czasu trwania piosenki wraz z pozdrowieniami normalnie dla widzów. A potem generalnie jeszcze dodam normalnie dodam właśnie piosenkę. No już będzie to na tyle.
I film już obrobiony, gotowy, jest na komputerze. Teraz generalnie jest warto zauważyć, ile ja mam plików w tym normalnie folderze obrabiania. Dlatego też warto się zastanowić, jak ja normalnie znajduję w tym gąszczu ten jeden konkretny film, jak chcę to wrzucić na YouTube. Robię to dość prosto, nie mam tego nie tylko w tym folderze, ale mam to też w drugim folderze. Nazywa się dokładnie tak samo, ale jest w innym folderze, bo ja mam folder obrabianie. I w tym są dwa, do obrobienia i na YouTube. Czyli na YouTube to jest drugi folder, w którym się znajdują foldery dokładnie tej samej nazwy, co w folderze do obrobienia. Tylko, że w folderze na YouTube tylko się już znajdują materiały, które zostaną wrzucone bezpośrednio na YouTube'a. W tym przypadku mamy tutaj jeden filmik, właśnie ten, który normalnie przed chwilą skopiowałem z telefonu. I mamy tutaj zdjęcie, miniaturkę, ale do tego jeszcze zaraz wrócimy. Teraz... Teraz wejdę na YouTube'a. Tutaj nakliknę strzałeczkę prześlij. Wybierz film. No i teraz już wystarczy, że sobie dam normalnie wycofaj na YouTube. Tu jest dokładnie ten sam, tylko generalnie jest szybciej. Teraz się to, no takie filmy się bardzo szybko przesyłają, ponieważ generalnie niestety pomimo wszelkich prób, wszelkich normalnie starań, PaintShop normalnie wraz z późniejszą prostą aplikacją taką normalnie do obróbki wideo niestety nie dają efektu Full HD, chyba że film, który normalnie wcześniej się do niego włożył, jest HD, ale niestety właśnie zdjęcia z PaintShopa nie są w HD. Więc dlatego trzeba normalnie jednak mieć niższą jakość, ale i tak się tutaj bardziej liczy jakość dźwięku niż jakość obrazu. Tutaj nic nie będę więcej robił, muszę tylko poczekać, aż tutaj się to wszystko przerobi. Teraz wychodzę z tej strony i daję na edytor filmów. Obecnie z niego korzystam. I teraz normalnie tutaj wkładam to i dodaję do tego filmu tekst, który jest normalnie w tych filmach ten. W tych filmach normalnie moich tych już opublikowanych. Na przykład Stachu normalnie Zdzisław Chra, bo tu mi się akurat pokazuje, chociaż się pokazują wszystkie, no ale tak jak mi się rzuciło w oko. No i ten. No i generalnie tutaj jest to właśnie to wszystko normalnie co tekst jest wcześniej, że Stachu amerykański przedstawia tak dalej. Oraz dodaję to takie zakończenie. Zakończenie zaraz pokażę jak zrobię. A teraz chwileczkę normalnie pauzy. I teraz. Jak ja robię normalnie to, że się tutaj zmienia ze Stachu amerykański na jeszcze przedstawia napis. Tutaj mam dwa zdjęcia, jak widać na filmie, tak jakby. Daję na tekst. Włącz tekst. Przejrzystość baneru. Wysokość to jest. Ale generalnie przejrzystość ma być 100%. W ten sposób, nie, 0%. W ten sposób go nie będzie widać. I tutaj wpisuję po prostu przedstawia i za chwilę pokażę jak. Już jest tekst. Wystarczy tylko teraz zmienić kolor tekstu na czarny, bo tak jest zawsze. Pogrubić, bo też tak właśnie jest. Jeszcze zrobić jedną ważną, ale bardzo ważną rzecz dla celów estetycznych. Tu wkładam przejście i w ten sposób właśnie się to tak zmienia. No. Uwaga, przedstawia. Tutaj troszeczkę to zwykle skracam, żeby nie trwało to aż 5 sekund, tylko tak za 4. O. No i teraz leci normalnie już piosenka, no bo jeszcze nie włożyłem właśnie ten piosenka PT, tak dalej, tylko że generalnie właśnie ja to robię na tej samej zasadzie. I teraz tylko wystarczy zrobić zakończenie. Czyli właśnie tak samo robię jak ten, tylko ja mam tutaj teraz dwa zdjęcia. Stachu amerykański zapraszam do subskrypcji. Zrobię właśnie wyczyszczenie pomiędzy. I normalnie proszę bardzo. Stachu amerykański. Zapraszam do subskrypcji. I właśnie tak to się tutaj odbywa.
No i teraz tylko jeszcze wystarczy, chyba mam to skopiowane. Oby. Nie, nie mam. No i już zmieniłem nazwę. I generalnie już teraz tylko wystarczy dać na tutaj napis taki ładny. Utwórz film. I teraz generalnie mój film jest przetwarzany. Mam tutaj za chwilę zajrzeć. Już u mnie jest gotowy film. Teraz usuwam generalnie ten pierwotny film, który posłużył mi do stworzenia ostatecznego tego. Naklikam na to. Tutaj mogę włączyć, pokazać, że to jest naprawdę ten film. Jak widać, że jest w tym stylu, co trzeba. Wszystko jest, co trzeba. Co tam dodałem, co tam nie dodałem. No i piosenka też jest. Teraz pozostaje mi stworzyć opis. Opis najczęściej skopiuję z już istniejącego filmu, najczęściej ostatniego, ale nie zawsze. I potem po prostu zmieniam, że to już jest następna piosenka, zmieniam tytuł, zmieniam tam dalszy opis. I zmieniam to po niektórych szczegółów w wszelakich opisach tego typu, że tam kto to stworzył i tak dalej, bo generalnie wiadomo, że tworzę ja. Ale też tam często piszę, jakie jest wychodzi, znaczy się zawsze pisze, kto był oryginalny wykonawcą tej piosenki. I w opisie, jak ktoś nie wiedział, no to może sobie zobaczyć. I generalnie, no to zawsze muszę zmienić. No tutaj potem jeszcze muszę sobie ustawić, ale to zaraz za niedługo pokażę. Tutaj dodaję do playlisty i w ten sposób nie muszę, a nie, nie jest tylko botanika. Tutaj tu dodaję do właśnie tych, do playlist, najczęściej dodaję do dwóch właśnie, muzyka, czyli ta ogólna oraz właśnie do tej konkretnej, czyli do jakiej normalnie serii muzycznej to należy. I tutaj już jest to dodane. Tutaj za niedługo będzie opis. Będą tagi. Tagi to są takie coś, że generalnie, żeby moje filmy były znajdowane przez nowych widzów, generalnie to po to właśnie wpisuję tagi, żeby dany film normalnie był miał szansę, żeby być znaleziony. Ja piszę zwykle dużo tagów, ile się tylko da, ale piszę je zwykle spójne, czyli na przykład jest piosenka o Władku, piosenka o Piciu, piosenka o Wódce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co mi przyjdzie do głowy. Tylko, że właśnie to jest spójne, że to jest piosenka, że to jest, nie wiem, muzyka, parodia muzyczna też często pisuje, przeróbka i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, więc o to chodzi. No jeszcze potem w ustawieniach zaawansowanych muszę zmienić zawsze, że to nie jest kategoria poradniki i styl, tylko to jest oczywiście muzyka. Gdzieś tutaj jest muzyka. No i generalnie tylko tyle. Tutaj w tłumaczeniach nie robię tłumaczenia, no bo wiadomo, że bardziej musiałbym piosenkę przetłumaczyć, nieżeli opis. A tutaj tylko chodzi o opis, jak widać. A zarabiania nie mam, ponieważ nie mam konta normalnie tam. No tego takiego konta do zarabiania. To trzeba mieć osobne konto. To nie jest tak, że tylko się ma YouTube. I tak jakby istnieją wirtualne pieniądze na YouTube, które są potem przelewane na jakieś na przykład konto bankowe, już takie prywatne, tak? Niestety tak nie jest, tak trzeba mieć jeszcze dodatkowe konto, tak jakby Google. Tylko, że nie wiem, jaki tam jest dokładnie w zasadzie, bynajmniej trzeba mieć jeszcze jedno konto, które generalnie będzie ten, które będzie normalnie, na które będzie właśnie zarabianie. I tam trzeba normalnie chyba też podać między innymi, jak coś się tworzy, i tak dalej, no. Trochę skomplikowana moim zdaniem procedura. Poza tym generalnie na razie no, nie mam zbyt dużo wyświetleń, to i tak niestety bym nic nie zarobił. Chyba bym musiał mieć 10 tysięcy na miesiąc, żebym mógł myśleć o zarabianiu, a niestety nie mam aż tyle. Tam chyba mam z 5 może tysięcy, czy jeszcze połowę coś brakuje. No ale i tak jest to mniej więcej w ten sposób. To tak, tytuł jest, opis jak widać też jest, już jest wszystko tutaj normalnie dobrze popisane. Tutaj są oczywiście wszystkie tagi. Tutaj jest zapisane jakie playlisty. Mi się wydawało, że tylko tutaj to zmienić, ale to jeszcze nie ten czas. Pamiętacie normalnie zdjęcie miniaturkę?
To przyszedł czas, ażeby ją przerobić tak, ażeby normalnie było zdjęcie miniaturką. Jak widać, tak wygląda zdjęcie, które wrzuciłem do filmu. Ale jak wiadomo, zawsze robi podpis. No oczywiście robię go w PaintShopie. Po prostu normalnie tutaj zrobię sobie większe pole tekstowe i wpiszę tutaj normalnie Stachu, normalnie ten Stachu, piosenka o... no wiadomo co. Miniaturka już zapisana. Niestety zapomniałem sobie włączyć z powrotem nagrywania po zapisaniu tekstu. I generalnie chciałem wam pokazać, jak to się robi, ale czykolwiek generalnie można zawsze jeszcze zrobić tak. Jak widzicie, tutaj wskakuje takie pole i się normalnie wybiera, jakbym wybierał właśnie ten, jakiś inny plik. No i już tutaj wszystko działa. Musiałem dać normalnie na ten. I tutaj, jak już wcześniej pokazywałem, ale się to nie nagrywało, są cztery opcje normalnie do wybrania. Publiczny to wiadomo, że już wszyscy będą widzieć zaraz po tym, jak normalnie nakliknę, że normalnie będzie że normalnie ma być publiczny. Niepubliczny to jest coś takiego, że tylko ci, co mają link, co im wyślę link, mogą to obejrzeć. Jakby kiedyś była taka akcja, żebym robił produkcję tylko dla widzów, żeby tylko widzowie sobie mogli obejrzeć, to właśnie to wrzucę jako niepubliczny taki filmik i wyślę generalnie link na Facebooka, na naszą grupę na Facebooku i wtedy generalnie wszyscy sobie, co będą chcieli, to obejrzą, wszyscy widzowie, a ci, co nie są widzami, to będą musieli dołączyć do grupy na Facebooku. Generalnie grupa na Facebooku jest chyba lepsza, aniżeli subskrypcje na YouTubie, aczkolwiek na YouTubie subskrypcje też są ważne, dlatego zachęcam wszystkich do subskrybowania. Ale niestety generalnie warto zauważyć, no i to generalnie też zauważyłem, że bardzo wielu chyba ma bardziej Facebooka, aniżeli ma na YouTubie konto. A wielka szkoda, bo w sumie generalnie było ono bardzo ułatwia moim zdaniem wiele spraw. I generalnie, no właśnie dlatego generalnie uważam, że ta grupa na Facebooku to jest też bardzo ważna rzecz, żeby każdy właśnie YouTuber takie coś mniej więcej miał. No ale to tam już się troszeczkę rozgadałem, nie na temat. Tutaj jest prywatne, czyli tylko ja oczywiście. I to jest czwarta opcja, zaplanowany. Ja już sobie tutaj ustawiłem premierę na 2 lipca, czyli na niedzielę, na godzinę 5. I normalnie według czasu Warszawy, oczywiście generalnie tutaj nie wiem, jakiś automat był, ale się bałem, że ten automat ma inny czas niż Warszawy, bo to tam w sumie nie wiadomo, co to tam automat wymyśli. Pewnie jest tak, żeby sobie wybrać jednak Warszawę. Tutaj zaraz dodam wiadomość do widzów. I już jest tutaj wiadomość do widzów, że zapraszam do odsłuchania. Już są wybrane playlisty dawno. Teraz, żeby się niestety nie dało wybrać playlist, musiałbym wyjść normalnie stąd do tego menu głównego i tam bym mógł generalnie łatwo też znowu wrzucić ten filmik na playlisty. A moim zdaniem tak jest po prostu najłatwiej. I generalnie tutaj jak nakliknę, to już generalnie będzie wszystko zapisane. Wszystkie zmiany, jakie tu wprowadziłem. I generalnie w tym momencie zaczyna się odliczanie do wielkiej premiery w niedzielę o godzinie 5. Generalnie dla tych, co nie są, co są nowymi widzami i generalnie jakoś tak im się uznało oglądać film od początku do końca, znaczy się filmy, które mam na swoim kanale od początku do końca, generalnie takich poinformuję, że ta premiera już była. Tak na wszelki wypadek, gdyby generalnie ktoś się taki znalazł, żeby się zapytał w sumie, dlaczego jest filmik, który generalnie jest po premierze, no bo generalnie, no głupio by było, skoro ja zawsze robię niespodziankę, jaką piosenkę przerobiłem. Głupio by było najpierw rzucić making of, a potem potem normalnie samą tą, no bo wtedy już każdy by wiedział, co nagrałem, co przerabiałem mniej więcej, no bo chociażby fakt, że już puszczałem fragmenty. I każdy by znał tytuł i mniej więcej tematykę i tekst, skoro go też pokazywałem. No to tak, jeszcze podsumowując. No jak widać, niestety zrobienie takiej piosenki nie jest takie do końca proste, jakby się mogło wydawać. Wymaga to dość sporo pracy, aczkolwiek z drugiej strony mi to tam zajmuje kilka godzin. W zależności od tego, jak ze mną współpracuje sprzęt, w szczególności telefon, zajmuje mi to tak od może 5 do 7 godzin. No i generalnie, jak już generalnie wszystko zrobię, jak już jest właśnie zaplanowane, tu pisze mi, kiedy jest premiera, to już tylko pozostaje mi czekać i wrzucić powiadomienie oczywiście na Facebooka. To już chyba każdy wie, jak się na Facebooka wrzuca post. No to więc właśnie, no nie jest to takie proste zrobić ten film. A poza tym, no moje, no cóż, no. Zawsze mam jakąś ściągę, jak już pokazywałem, że to, że ten. I właśnie też było słychać, że się często myliłem, jak ktoś, znaczy się, no w tym przypadku się trochę rzadziej myliłem, ale są piosenki, których 10 razy powtarzam, żeby dobrze w końcu się nagrało. Więc właśnie to różnie bywa.
Dlatego też wątpię, że wyjdę poza YouTube z tą moją sławą. Myślę, że zostanę tylko na YouTube, będę nagrywał. No ale myślę, że generalnie i tak fajnie się tak słucha na tym YouTube tych moich piosenek. Zresztą nawet jakbym chciał generalnie robić to na tej scenie, to i tak bym musiał sobie znaleźć chętnych, żeby normalnie to mi mogli urządzić. Musiałbym sobie normalnie wszystko jakoś przygotować i tak dalej, no to też by było trochę logistycznie trudne. No i też finansowo przede wszystkim. Pomimo wszystko nagrać na YouTube normalnie to nie jest aż takie drogie, pomimo wszystko telefon mam, komputer i tak mam. Aparat i tak mam, no bo mi służy do robienia zdjęć, bo potrzebuję lepszego aparatu. Lubię mieć lepszy aparat, a umiem nim robić zdjęcie, no to też. No to cóż, się tak też znowu rozgadałem. No więc bynajmniej żegnam Państwa z tego making of'a. Jak ktoś nie usłuchał oryginalnej piosenki, to zapraszam do odsłuchania. I w ogóle zapraszam do oglądania całego mojego kanału, wszystkich filmów, cały świat pozdrawiam. I w ogóle do zobaczenia.